Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję panu prezydentowi po pierwsze za wizytę w Warszawie, która miała miejsce prawie 2 lata temu i rozpoczęła nasze relacje bilateralne, to znaczy relacje pomiędzy panem prezydentem a mną jako prezydentem Rzeczypospolitej i bardzo dziękuję za zaproszenie do Azerbejdżanu, do Baku, które mogę dzisiaj zrealizować poprzez tą właśnie wizytę. Bardzo dziękuję tym bardziej, że miałem ten zaszczyt, że poznałem pana prezydenta już ponad 10 lat temu, kiedy pracowałem dla Polski u boku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panowie prezydenci wtedy przyjaźnili się, mogę śmiało tak powiedzieć, i budując wzajemne relacje, myśleli zarazem o rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy naszymi państwami, pomiędzy Polską a Azerbejdżanem. Cieszę się w związku z tym i z tej wizyty pana prezydenta w Polsce, i z mojej wizyty dzisiaj, dlatego że bardzo liczę na to i głęboko w to wierzę, że te wszystkie pola, których wtedy nie udało się wypełnić, no poprzez tragiczną śmierć pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że zdołamy z panem prezydentem z czasem nadrobić i będziemy nadal rozwijali tą współpracę. Bardzo się cieszę z tych porozumień, które zostały tutaj przed chwilą zawarte. One otwierają nowe obszary współpracy. Bardzo się cieszę zwłaszcza z tego porozumienia, które zostało podpisane w dziedzinie produkcji rolnej, w dziedzinie rolnictwa. Mam tutaj duże nadzieje na rozwój możliwości eksportowych polskich rolników i naszego przemysłu maszynowego, jeżeli chodzi o produkcję rolną, a także w przyszłości również i chemicznego. Myślę o nawozach produkowanych przez polskie firmy. Liczę na to, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem tutaj w Azerbejdżanie i że Azerbejdżan będzie rozwijał się jako nasz partner handlowy. Ta wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a Azerbejdżanem miała swój kryzys po 2010 roku. Obecnie wartość wymiany handlowej wzrasta i liczę na to, panie prezydencie, że pańska wizyta w Warszawie, a moja rewizyta dzisiaj tutaj u pana prezydenta, że one przyczynią się do intensyfikacji tych relacji gospodarczych. Bardzo dziękuję za organizację tego forum gospodarczego, w którym weźmiemy dzisiaj z panem prezydentem udział. Będą tam przedsiębiorcy z Azerbejdżanu, oczywiście będą przedsiębiorcy z Polski. Liczę na to, że będą w związku z tym także i nowe rozmowy handlowe, które zaowocują w przyszłości zawarciem kolejnych kontraktów i wzrostem, tak jak powiedziałem, wzajemnej wymiany gospodarczej. Będziemy z panem prezydentem mieli możliwość otwarcia tego forum dosłownie za chwilę i cieszę się, że biznes się spotyka. Mam też nadzieję na to, że będzie się rozwijała współpraca na rzecz powołania do życia i rozbudowy klastra polskich firm w strefie wolnocłowej portu Baku-Alat. Pan prezydent wspomniał o tym, że Azerbejdżan i porty tutaj w Azerbejdżanie stają się takim hubem handlowym. Mam nadzieję, że polskie firmy również w tej wymianie handlowej tutaj wezmą udział i że będą mogły mieć właśnie swoje siedziby na terenie portu Baku-Alat. To jest niezwykle istotne dla budowania tej polskiej oferty w Azerbejdżanie, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie. Oczywiście oprócz tego rozmawialiśmy jeszcze z panem prezydentem o współpracy energetycznej, rozmawialiśmy o multimodalnym korytarzu transportowym południe-zachód, Iran, Kaukaz, Ukraina, Polska, jak również trasy transkaspijskiej, Chiny, Kazachstan, Kaukaz, Ukraina, Polska, które wpisują się w szeroki kontekst transportowy i nazwijmy to połączeń o charakterze gospodarczym i transportowym, o jakie zabiega dzisiaj Unia Europejska. My zabiegamy o to także jako element Unii Europejskiej. Wierzę w to, że będziemy w stanie się włączać w te procesy i że zarówno w przyszłości gaz, jak i ropa naftowa będą płynęły tymi nowymi rozwiązaniami transportowymi także i do Polski z Azerbejdżanu, czy też przez Azerbejdżan w tej części, w której, w
której rozwijane korytarze transportowe stanowią, czy będą stanowiły element chińskiego projektu jednego pasa, jednego szlaku, projektu bardzo, bardzo ambitnego, w który zarówno Azerbejdżan w tym swoim niezwykle kluczowym, strategicznym położeniu, jak i Polska z racji tego, że jest w jakimś sensie bramą do Unii Europejskiej, no, chcą się wpisać i czynią wszystko, żeby były do tego kortaża wpisane. Pan prezydent wspomniał o kwestiach związanych z integralnością terytorialną, ale przede wszystkim związanych z rozwiązaniem konfliktu o Górny Karabach. My oczywiście patrzymy na tą kwestię i to już od lat z wielką troską, ale teraz szczególnie, kiedy jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, chcę z całą mocą podkreślić, że Azerbejdżan zawsze może liczyć na polskie wsparcie w drodze do rozwiązania tego konfliktu poprzez respektowanie prawa międzynarodowego i wierzymy, że to jest tak naprawdę jedyna droga ku temu, żeby ten problem w sposób pokojowy rozwiązać. Liczymy na to, że tak się właśnie stanie. Oczywiście patrzymy na dialog, który toczy się pod auspicjami Grupy Mińskiej OBWE i mamy nadzieję, że przyniesie on pozytywne skutki i że dojdzie do rozwiązania tego przecież trwającego już od wielu lat konfliktu. Liczymy na pomyślne zakończenie negocjacji umowy ramowej pomiędzy Unią Europejską a Azerbejdżanem, a także na dalszą liberalizację reżimu wizowego Unii Europejskiej dla obywateli Azerbejdżanu. Chcemy też, żeby Azerbejdżan sfinalizował swoją akcesję do WTO, a to zwiększyłoby jego atrakcyjność dla polskiego biznesu i ułatwiło też bezsprzecznie zdynamizowanie bilateralnej współpracy gospodarczej. Wreszcie, proszę Państwa, no nie można nie wspomnieć o tym, z czego my Polacy, także w sensie historycznym, jesteśmy bardzo dumni przez lata, zwłaszcza w okresie, kiedy w Polsce, przed ponad 100 laty, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, tutaj w Azerbejdżanie znalazło swoje miejsce do życia wielu Polaków, było to też wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, między innymi przedstawicieli polskiej sztuki, także i architektury. Jest w samym Baku wiele, można powiedzieć, w jakimś sensie pomników polskiej myśli architektonicznej, wspaniałych budynków sprzed ponad 100 lat, które dzisiaj odnowione, pięknie wyglądają i każdy, kto do Baku przyjedzie, może zobaczyć i nie ukrywam, z dumą oglądać ten wielki polski dorobek tutaj w Azerbejdżanie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panu prezydentowi, bo dzisiaj otworzymy ulicę polskich architektów w samym centrum Baku. To będzie jej nowa nazwa i cieszę się, że polski dorobek, polska myśl architektoniczna, artystyczna, można śmiało powiedzieć, będzie w taki sposób upamiętniona. Proszę Państwa, ja powiem tak, no patrząc na te piękne, wspaniałe, niezwykle bogate budynki, można tylko z taką nostalgią pomyśleć, jak piękna była Warszawa przed II wojną światową, zanim Niemcy zniszczyli tą wspaniałą, zabytkową substancję naszej stolicy. Nie udało się potem po wojnie, przede wszystkim ze względów na ogromne koszty, jej odtworzyć w takim stanie, w jakim była przed II wojną światową. No, patrząc na to, co można tutaj zobaczyć w Baku, które nie ucierpiało w pożodze wojennej, można tylko otrzeć łezkę z oka i powiedzieć, no, no po prostu szkoda, ale cieszę się i bardzo dumny jestem z tego, że chociaż tutaj w Baku, w Azerbejdżanie możemy podziwiać ten niezwykły dorobek, jaki zostawili po sobie polscy architekci i być z niego dumni, że także i stolica Azerbejdżanu została upiększona polską ręką. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję.